Witam serdecznie. Spotkamy się dzisiaj ponownie z Moniką Krzyżewską i tym razem porozmawiamy na temat pamięci komórkowej. Dzień dobry. No to jest. Tak, pamięć komórkowa, co to takiego? Jak zerkniesz na ten fenomen, czy w ogóle na takie hasło z perspektywy naukowej, jak zaczniesz szukać, to okaże się, że zdania są podzielone, łącznie z tym, że pamięci komórkowej nie ma, że taki fenomen jako taki nie istnieje. Jak ktoś, nie wiem, posłucha wykładów Liptona albo poczyta książki, to dojdzie do wniosku, że to jest jakaś bzdura. W znaczeniu, że... Bo tak długo jak zakładamy, że każda komórka ciała posiada swoją pamięć, tak długo rzeczywiście nie jesteśmy w stanie ani tego namierzyć. Co więcej, badania poszczególnych komórek z ciała pokazują, że to jest pic na wodę fotomontaż. Ale to jest podobnie pewnie tak jak z falową i materialną teorią istnienia świata, że albo są atomy, albo są fale, nie? Taka dualność. I tutaj może być ten sam problem. Wiesz co, ja patrzę sobie też na to trochę inaczej. Czyli na przykład Lipton, który twierdzi, że coś takiego jak pamięć komórkowa jest... nie wiem, niedomówieniem, jest przeinaczeniem, skrótem myślowym. Tak naprawdę odkrył bardzo fajną rzecz. A mianowicie odkrył to, ja się pod tym podpisuję w 100%, że każda komórka w ciele tak naprawdę o jej ekspresji, o jej stanie nie decyduje wewnętrzne DNA w tej komórce, tylko percepcja. Czyli procesy, które zachodzą pomiędzy błoną komórkową, a jej zewnętrzem. I jakby stan tej komórki odzwierciedla to, co ona dostaje z zewnątrz. Informacje z zewnątrz. Czyli to jest tak jak, powiedzmy, mały płód w matce. Te wszystkie bodźce, które do niego przychodzą, to on zaczyna się utożsamiać. Jestem tym. Można by tak powiedzieć, tak. Jeżeli by szukać analogii bądź porównania, można by to tak nazwać. Natomiast jest jedna rzecz, a mianowicie, ja nie słyszałam, może to się działo, ale nie znam, nie wiem o tym, żeby Lipton badał zygotę albo komórkę jajową bądź plemnik. Bo jak się przyjrzeć tym komórkom, to okazuje się, że determinacja tego, co powstaje z zygoty, czyli człowiek, nie zależy od zewnętrza. Tak? Czyli w stosunku do każdej zygoty, czy to będzie mucha, czy to będzie człowiek, czy to będzie krab, czy to będzie dąb. Tak? To się przekształca, to coś, ten początek. Z genetyki. Z genetyki, dokładnie. Przekształca się stamtąd. Czyli ja się w pełni podpiszę pod takim sformułowaniem, że jeżeli badać konkretne komórki w ciele, to nie można mówić o czymś takim jak pamięć komórkowa i że rzeczywiście te komórki w ciele dostają sygnał z zewnątrz, ale jest jedna komórka w naszym ciele, od której one te sygnały dostają. Komórka omnipotentna. Tak w nurcie LifeLow nazywamy ją omnipotentną komórką macierzystą. I teraz wszystko, co jest w niej zapisane, a jest zapisane dużo, pewnie o tym mniej lub bardziej porozmawiamy, ja nazywam pamięcią komórkową. Tak? I tak naprawdę patrząc na wnętrze tej komórki, na zapis, który jest w środku, możemy odczytać, a nawet i doświadczyć pamięci, doświadczeń chociażby przodków, nie wiem, którzy żyli 20 pokoleń temu. Możemy doświadczyć innych naszych wcieleń. Możemy w kontakcie, wiedząc konkretnie z czym naszą świadomość w tejże komórce jakby sfuzjować, połączyć, możemy doświadczyć Stwórcy. Okej, czyli istnieje w nas dwa rodzaje pamięci. Pamięć sprzed naszego powstania i pamięć odkąd zaistnieliśmy w tej materii. Tak, można tak powiedzieć. Dwa rodzaje. Znaczy tak, jedno i drugie jest zapisane w tej omnipotentnej komórce macierzystej. Czyli wszystko, co jest w niej, ja osobiście nazywam pamięcią komórkową. I przyjmuję, że to jest może i mało trafny naukowo termin. I tak jakby wiesz, tak rozkładać włos na czworo, to pewnie parę osób by się podpisało nad tym, że jest zupełnie nietrafny. Niemniej jednak mnie interesuje praktyka. Użyteczność tego i zastosowanie. No.
tak? I z ludźmi, z którymi pracuję, którym pomagam, tak rozumiana pamięć komórkowa jest dla nich, w momencie, kiedy tego doświadczają, jest dla nich zupełnie jasna. I praktyczna. I praktyczna. I zmiany wprowadzane w tejże komórce procentują w życiu. Od razu przekładają się na zmianę. Taką w ogóle życiową. Czyli teraz co? Temat podświadomość, świadomość na świadomość? Wiesz co, myślę, że jeszcze warto powiedzieć, dlaczego w ogóle tak to działa, bo ja znam i spodziewam się, może tak być, szczególnie, że osobiście znam też parę osób, które doświadczyły czegoś takiego, że każda ich komórka jest świadoma. Że mogą sobie przejść świadomością i być w kolanie. Jasne. No. To jest naturalne. No dobra, no to wyjaśnię. Dobra, i teraz jak to się dzieje i w ogóle dlaczego tak jest? Otóż dlatego, że ta szefująca komórka, ta omnipotentna komórka macierzysta, ona powstaje dokładnie po czwartym podziale komórkowym. I teraz do czwartego podziału komórkowego każda z tworzonych komórek zawiera w sobie strukturę, taką krystaliczną strukturę, która kotwiczy na poziomie materii naszą świadomość. Tą wyższą świadomość. Przy czym po czwartym podziale komórkowym, jak do czwartego podziału komórkowego, jak człowiek się regresuje do tego momentu, ma takie poczucie, że jest całością, że on jest tym, o tyle po czwartym podziale komórkowym dzieje się taka rzecz, jakby się po prostu zbierał, kondensował w tej jednej. I ona od tego momentu, ta komórka stanowi taką materialną matrycę. Pierwszą dla pozostałych. Staje się tym szefem. Ona zaczyna wysyłać dalsze sygnały. I rzeczywiście od tamtego momentu każda inna komórka jest jakby jej przedłużeniem. I dostaje te informacje z perspektywy widzenia tamtej komórki z zewnątrz. Ale z perspektywy całości organizmu dostaje je od tej konkretnej komórki. I teraz myślę, że trochę światła na to mogą na przykład rzucić takie badania, na które Sheldrake się powołuje. I on pokazuje wprost, tak naprawdę opisuje wiele eksperymentów, ale jeden z, o którym można powiedzieć, który pokazuje ten fenomen, jest taki, że sprawdzano, jak i w którym pokoleniu konkretne bakterie uodpornią się na jakąś truciznę. Tak? I robiono tak, żeby to zrobić szybciej, no bo tak można było mnożyć. Tam wiesz, w 78. pokoleniu wszystkie wyginały, no i trzeba wtedy eksperyment od początku, tak? I podobno był taki trik techników laboratoryjnych, o którym się wprost może i głośno nie mówi, ale praktyka pokazuje i technicy to wykorzystują, przynajmniej z tego, co Sheldrake opisuje w swoich książkach, że jakby z pierwszej komórki bakterii, która tam się rozmnożyła na szalce, część odłożono, tą pierwszą komórkę plus tą, które powstały, podzielono na dwie części. I teraz z tą pierwszą nic nie robiono, a drugą poddano tejże substancji. Jeśli wszystkie wyginęły, no to znowu, chroniąc tą pierwszą bądź pierwsze, jakąś część z nich chroniąc, wzięto następną partię i znowu poddano te komórki bakterii działaniu konkretnej trucizny. Do momentu, aż się okazało, że w którymś pokoleniu, czy przy którejś tego typu próbie, przynajmniej jedna komórka przeżywała bakteryjna. I wtedy zaczynano ją rozmnażać. I znowu dzielono to, rozmnożone dzielono na dwie. I kolejne dwie, i kolejne dwie. I cały czas traktując tą bądź innymi truciznami. Teraz to się okazuje. Okazuje się, że nie ruszano w ogóle tamtej pierwszej komórki. I tych komórek, jakby, które powstały w pierwszym pokoleniu od tamtej. Ze względu na to, ile tutaj tych pokoleń minęło, im więcej minęło tak naprawdę takich pokoleń, które się uodporniły, albo gdzie procent przeżywalności tych bakterii w kontakcie z daną trucizną był większy, to potem test pokazywał, że traktowanie trucizną tamtej pierwszej, pierwotnego szczepu powodowało, że tam przeżywały niemalże wszystkie, a nie miały w ogóle kontaktu z tą trucizną, bo o to zadbano laboratoryjnie. Tak, informacje zbiorowe. Tak. Czyli ten efekt setnej małpy. I w związku z tym teraz okazuje się, że też wystarczył tak naprawdę pojedynczy element, czyli że było tak, że nawet nie wiem, jeżeli to było w czwartym czy w ósmym pokoleniu,
po rozmnażaniu, jeżeli przynajmniej jedna z bakterii przeżywała, to było dużo większe prawdopodobieństwo, że potraktowanie tą trucizną tych pierwszych komórek, tego pierwszego szczepu, spowoduje, że zdecydowana większość, albo przynajmniej więcej niż w podobnym eksperymencie przy pierwszym tym podziale, przeżyje. Jak przy pierwszym nie przeżywały żadne, tak tutaj przeżywają. Więc na bazie tego, okej, można się kłócić, tak? Sheldrake mówi o tym, że to działają tak pola morfogenetyczne. Tak, jak patrzeć na to z perspektywy fizyki kwantowej, to tam jest inne wytłumaczenie, że z tym... Ale mnie tak naprawdę, szczerze mówiąc, ta perspektywa tego, kto ma rację, jaki tam jest mechanizm, średnio interesuje. Mnie najbardziej interesuje użyteczność tego. Mhm. Czyli bez względu na to, jak to tłumaczyć, jak ten fenomen tłumaczyć naukowo, efekt jest taki, z perspektywy nas, jako ludzi, efekt jest taki, że wiedząc, co i jak leczyć w omnipotentnej komórce macierzystej, mamy zmianę nie tylko w obszarze tej jednej komórki. Mamy zmianę w obszarze całości. Tak? I to dotyczy sposobu myślenia, odczuwania, to dotyczy stanów, w których człowiek na co dzień jest, to dotyczy jego generalnie dobrobytu. Ja to nazywam, ten proces nazywam w ogóle dochodzeniem do swojej zdrowej pełni. To słowo, w ogóle określenie komórka omnipotentna, to jest tylko hasło, symbol. Bo to niech, no jeszcze raz wyjaśnij, ile tych komórek omnipotentnych jest w organizmie? Mamy jedna. Miliardy, nie? A jedna taka pierwsza jest omnipotentna. Tak. Jak długo ona żyje? Z tego, co my sobie na to patrzymy, cały czas. I nie podlega podziałowi? Wiesz co, są też takie badania, które, już nie pamiętam, kto je robił, mogę to tam, wiesz, doszukać, ale które pokazują, że założono sobie, ile komórka może przetrwać, jedna pojedyncza wyciągnięta z ciała, nie? I okazuje się, że te badania trwały 26 lat i ona żyła 26 lat, był tylko jeden warunek, że trzeba było codziennie zmieniać i dawać jej czyste otoczenie, w którym była. I efekt był taki, że któregoś razu, jak tam asystent zapomniał wylać tego czegoś, to ona umarła następnego dnia. Ale tak długo, jak była w czystym otoczeniu, tak długo żyła i miała się świetnie. Dobrze, no to moje pytanie. W naszym organizmie, w którym miejscu ona siedzi? Tak jak my sobie w tym nurcie life flowowym patrzymy, to na pewno jest gdzieś w głowie. Ale szczerze to ja nie wiem, gdzie dokładnie. Czyli jakby wiesz, nikt nie wziął tego, nie pokroił, tak? Na żywym organizmie i nie powiedział na przecięciu tej i tej linii, nie? Tak, nie wiem, ale na pewno to jakby wszelkie i kinestetyczne, i doświadczalne, i takie wiesz, wizualne sprawdzenia powodują, że pokazują, że to jest gdzieś tu w obszarze mózgu. Ale gdzie dokładnie, także wiesz, żebym ci powiedziała, że to na przecięciu tych trzech, to nie wiem. Podświadomość, świadomość na świadomość. No dobra, okej. No i teraz tak, to są hasła, które są ogólnie rozpoznawalne. Chociaż w zależności od tego, kto jest w jakiej tradycji, to różnie je będzie podpisywać. Natomiast on, fenomen każdej z nich jest również w naszej potentnej komórce macierzystej. I chyba będzie najłatwiej, jak zacznę od świadomości. Na poziomie omnipotentnej komórki macierzystej można mówić przynajmniej o dwóch, jeśli nie dwóch i poszerzonych rodzajach świadomości naszej. Czyli mamy taką świadomość, typu nie wiem, jak sobie tutaj siedzimy i rozmawiamy, to ja mogę być świadoma tego, że rozmawiam, tak? Ale też mogę być świadomością rozmawiającą. Nie? Czyli może być taka świadomość nie wiem, wykonująca, działająca i taka, która obserwuje proces i wie, że on się dzieje. Świadek, tak. Tak. I teraz oba z tych fenomenów działają i współpracują ze sobą, natomiast na poziomie komórki są zapisane gdzie indziej. Czyli ta nasza świadomość jakby działająca, ta robiąca, wynika z naszego DNA. DNA jest samoświadome. Znaczy, może samoświadome to jest za dużo powiedziane, ale generalnie ma świadomość. Może tak, niesie w sobie świadomość, tak? I w związku z tym, to jakie DNA dziedziczymy, jaki materiał genetyczny mamy, mocno wpływa na to, no właśnie, kim jesteśmy. Kim jesteśmy.
Natomiast jest drugi rodzaj świadomości i on jest zapisany w takim materiale krystalicznym. Jest mnóstwo takich małych, mniejszych kryształków świadomości, które w tej komórce sobie tam po prostu pływają i mają taką zdolność, że się mogą, wiesz, przytulić do każdej innej, do każdego innego kawałka komórki. I ten kryształ jest materialną bazą do tego, żeby zakotwiczyć naszą wyższą świadomość, znaczy wyższą. W tej takiej najczęstszej tradycji tutaj, wiesz, u nas, tej takiej katolicko-chrześcijańskiej, to ten rodzaj świadomości jest najbliżej do tego, co ludzie nazywają duszą. Mhm. Tak? Natomiast z perspektywy tego, co człowiek odczuwa, tak, taki człowiek o zwyczajnej, popularnej świadomości odczuwa na co dzień, to jest właśnie ten świadek, czyli to jest ktoś, ja wiem, że myślę, więc jestem, nie? To jest ten element pod tytułem wiem, że coś robię, obserwuję ten proces, w związku z tym jestem. To jest ten kawałek. Tak, to których z tych kawałków jest tym ego? Ego to jest jeszcze inna historia. Bo ego z perspektywy komórki to tak naprawdę jest cały zestaw uszkodzeń. O. Z perspektywy komórki ego to jest mnóstwo programów i traum ze sobą współpracujących, które tworzą coś a la przyszywaną osobowość, nie? Jakby nakładkę na to. Aha. Bo tam jest, bo wiesz, z perspektywy świadomości jestem ja, która robię, ja, która to obserwuję. Jak to ma większość ludzi, tak ma zdecydowana większość. Natomiast część ludzi, jak pracuje nad swoją świadomością albo miało dużo, dużo mniej traum obciążeniowych w procesie rozwojowym i w związku z tym urodziło się z dostępem do szerszej świadomości, to ma dodatkowo na przykład dostęp do świadomości kreatora, stwórcy. I to też jest część naszej świadomości. Ona jest poprzez ten kryształ, poprzez te nasze kryształki świadomości. Albo ma dostęp do mniejszych lub większych, do naszej świadomości zbiorowej, która jest poprzez pole dusz, które też z kolei się kotwiczy w innej strukturze w komórce. I to też jest część naszej świadomości. Albo ma dostęp do świadomości Gai. Tak. Dobrze, to weź teraz to poukładaj. Czyli tak, nasza zwyczajna, powszechna świadomość u większości ludzi wygląda tak na poziomie komórki, że to jest DNA i kryształy świadomości. Rozszerzona świadomość to jest rozszerzenie kryształu świadomości bądź naszej innej struktury w komórce. Dodatkowo mają dostęp do stwórcy, do Gai, do innych wymiarów, do pola dusz i naszej świadomości zbiorowej. I każdy z tych elementów też jakby kształtuje szerszą świadomość. Niektórzy wtedy mówią o tym nadświadomość już. Tak, to już są takie elementy, o których, wiesz, ludzie wchodząc w ścieżki rozwojowe, w praktyki duchowe tego doświadczają i nazywają to już nadświadomością. Tak. Natomiast ego... To jest to bardziej w podświadomości. To jest, znaczy, ego ludzie są znaczy, tak, większość ludzi jest świadoma tego, że jest jakaś. Jestem, nie wiem, jestem szefem. No tak? To są tak, jestem władczy, ma być po mojemu. To są elementy, o których ludzie o sobie wiedzą. Więc ciężko powiedzieć, że to jest w podświadomości. Ale te elementy wynikają nie z naszej zdrowej świadomości. Wynikają z obciążeń i z programów, z tematów traum, które są w komórce zapisane. Im więcej człowiek tego ściąga, uzdrawia, tym bardziej ma dostęp do swojej zdrowej świadomości. Jest jeszcze taka struktura, która jest pomieszaniem, czyli tam jest część grzybiczego pasożyta, nazwijmy to, z przerastającego nasze DNA. I wtedy to tworzy taką jakby kolumnę, my o tym mówimy zarządzające ja, to można kinestetycznie poczuć mniej więcej tutaj tak w sobie. I ta struktura z kolei nakłada, to jest kolejna nakładka, bo ona, ciężko mówić o tym, że to jest świadomość, bardziej to jest tożsamość, czyli z tej struktury ludzie mają takie jestem i jakaś rola.
Tak, jestem mamą, jestem córką, jestem szefem, jestem kierowcą i jako taki coś. Czyli to ego to możemy tak nałożyć na podświadomość w pewnej części, część na świadomość, przy czym to, co myślimy, że wiemy, to jest ta świadomość, a to, co jest przyczynowe w stosunku do tego, jest w podświadomości. Jest w podświadomości. Jest w podświadomości i dodatkowo w podświadomości jest jeszcze w bardzo dużej mierze to, jaką świadomość i jaką pamięć niosą poszczególne elementy w komórce, organelle. Inne niż DNA. Czyli na przykład, nie wiem, mitochondria mają swoją świadomość zbiorową. Nie wiem, lizosomy mają swoją świadomość. Teraz na poziomie już komórki to są poszczególne organelle, ale jakby się cofnąć do etapów rozwojowych, to świadomość tej organelli nie powstała w momencie, kiedy tam już jest organella. Ona się tworzyła dużo, dużo, dużo wcześniej. W momencie, kiedy nasi rodzice byli w łonach ich babć. I wtedy tak naprawdę, my o tym mówimy, mózgi, a były konkretne wakuole, takie, wiesz, kulki, które niosły w sobie materiał genetyczny plus nasze kryształki świadomości. Ale oprócz tego, że ta świadomość była tu w środku z kryształków świadomości i z DNA, to sama błona tych kulek ma swoją świadomość. I teraz, jeśli jest taki moment, że te wszystkie kulki się ze sobą łączą i pracują w pełni, w równowadze, to jakby, żeby nie przesadzić, a żeby to też powiedzieć tak, żeby to było zrozumiałe, to nie jest taki efekt, że przestaje, że podświadomość przestaje istnieć, bo to tak nie jest. Ale człowiek ma wewnętrzną spójność. Czyli tak długo, jak nie ma tej równowagi i nie ma tego pełnego połączenia bez obciążeń traum, tak długo jest tak, że część, ta część komórki, czyli ta część podświadomości chce czegoś, a inna chce czegoś innego. I człowiek nawet nie wiedząc dlaczego jest w wewnętrznym konflikcie. Nie zostały nakarmione w różnych dziedzinach, więc żądają i jest chaos. I każdy, tak, i każdy coś innego chce, każdy ma swoje interesy. Co więcej, też jest tak, że one mogą w stosunku do siebie być w różnych animozjach. No. Jedne ze sobą bardziej, inne niekoniecznie. Też jest tak, że każdy z nich ma swoją historię rozwojową. Po prostu tam X. Ale wiesz co, to tak samo można przełożyć na wyższą skalę, na politykę. Jeżeli mamy grupę jakąś polityczną, no to niektórzy ciągną w tym kierunku, bo oni mają jakieś prywatne sprawy, a udają, że jest inaczej. Niektórzy patrzą na szerszy plan. No. Tak, i teraz jak sobie tak. Tak, jak sobie to tak porównasz, to teraz popatrz, co się dzieje w polityce. I w związku z tym u większości ludzi dzieje się to samo na poziomie podświadomym, czyli większość ludzi nie ma pojęcia, że to wewnętrznie u nich się w życiu, w nich dzieje. Także podświadomość to są nie tylko te elementy traum czy programów, których człowiek na ten moment nie jest świadomy, jakby nie doszły do głosu, ale to również jest ta świadomość innych części komórki, która głównie wynika z tej świadomości tych, że błąd dookoła, a potem ich historii rozwojowej i potem tego, co się dzieje już wewnątrz komórki. I te obciążenia komórkowe dotyczą w zasadzie wszystkich komórek. Wszystkich plus jeszcze tej omnipotentnej. Czyli to jest tak, obciążenie jest zapisane w tej konkretnej komórce, natomiast ponieważ ona wydaje dalej informacje, co ma się dziać. Tam jest ta struktura, która niesie naszą, zakotwicza naszą świadomość. W związku z tym to się przekłada po prostu na całość funkcjonowania człowieka. I fizycznie, i psychologicznie, i zewnętrznie w świecie. Różne wzorce, które są tam zapisane, będą się człowiekowi odgrywać w życiu, tak po prostu. I zaleta tego jest taka, że skoro już to wiemy, to teraz wystarczy uleczyć tą jedną, i mamy efekt lawinowy. To jest super. To jest super i to jest efekt taki, że ja na początku, wiesz, otwierałam oczy i robiłam jak 5 złotówki. I nie wierzyłam, więc zapisywałam. Nawet miałam taki pomysł, żeby nagrywać ludzi, z którymi pracuję.
Bo bywało tak, że człowiek przychodził i mówił na przykład, że ma kogoś tam w pracy, który kradnie jego pomysły, jest zły, krzywdzi go i w ogóle trzeba coś z tym człowiekiem zrobić i że on tak naprawdę to nie ma żadnego problemu oprócz tego człowieka, który ten ma problem i niechcący albo chcący, zazwyczaj chcący, bo tutaj krzywdzi. No i to wiesz, cała lawina. Więc ja, ponieważ mam taki sposób pracy, że piszę słowo w słowo, co ludzie mówią, to na koniec potem robiliśmy sesję i leczyliśmy na poziomie omnipotentnej komórki macierzystej, leczyliśmy te uszkodzenia, te obciążenia, które wpływają na relacje z tym drugim kimś. No nie wiem, godzinę później zadaję to samo pytanie, tak? Cofam człowieka do tej samej sytuacji, w której sprawdzał, albo zadaję konkretne pytanie, co on myśli o tym człowieku, a on mówi wtedy, że no, w sumie może sam nie ma dobrych pomysłów, nie? Może mu trzeba pomóc. Że nie, że już tak neutralnie do niego podchodzi, no bo co, no. Ten jego pomysł to w sumie on może popracować nad lepszym. Może nawet niech tamten realizuje ten. On już teraz widzi, że on ma parę takich, wiesz, minusów. To przynajmniej tamten to sprawdzi. Okaże się, co nie działa i ten zrobi lepszy, nie? I ja mówię, no dobra, ale a co z tym, że on cię krzywdzi? Nie, to musiałaś mnie źle zrozumieć, ja nigdy tak nie mówiłem. No, to trzeba nagrywać. I na początku miałam nawet taki pomysł, ale potem zauważyłam, że wiesz, że ja tak miałam, dlatego, że w sumie u siebie miałam taki program, żeby wiesz, być zauważona, doceniona i w ogóle, a tak to pracujesz z człowiekiem, a on w ogóle nie widzi tej zmiany, nie? W takim znaczeniu, że godzinę czy dwie godziny temu po prostu przyszedł tutaj skrzywdzony, bo go okradają z pomysłów, a półtorej godziny później ma już z tym zupełną neutralność. Tak naprawdę to lepiej, żeby ten ktoś zrealizował ten pomysł, bo on sobie już teraz przemyślał, że on ma parę minusów, ale chciałby wiedzieć, jakby to w praktyce wyglądało i co poprawić. No i nagle się i człowiek mówi, na początku zaczynam pytać, okej, ale wiesz, no półtorej godziny temu mówiłeś to i to. On mówi, nie, po pierwsze to musiałaś mnie źle zrozumieć. Czyli nie widzi zmiany, to co powiedziałaś. Tak, a po drugie, no nie no widzisz, no wystarczyło do ciebie przyjść, pogadać, to mi się od razu wszystko ułożyło. Pogadałem sobie, no to teraz już wiem, co z tym zrobić. A wiesz, to mi się kojarzy z tą metodą Ho'oponopono też, że jeżeli się zastosuje uzdrawianie relacji z kimś, ten ktoś przeskakuje jakby w inną bajkę, ty to widzisz z zewnątrz, a on nie pamięta już, co było przedtem. Coś zostało uleczone w tym polu. Tak naprawdę każda z metod, która na bardzo głębokim poziomie dotyka, czyli jeżeli jest jakakolwiek metoda, która, a jest kilka, LifeFlow nie jest jedyną tak naprawdę, ale jeśli są metody, które dotykają zmiany na poziomie tej omnipotentnej komórki macierzystej, są metody, które to dotykają w mniejszym lub większym zakresie, a nawet nie wiedzą, że dotykają w obszarze tej omnipotentnej komórki macierzystej. Niemniej jednak, jeżeli zmiana zachodzi tam, to nie jest element, że człowiek, wiesz, konfabuluje, wymyśla, że zapomniał. On po prostu, to już jest tak nie jego rzeczywistość, że on zupełnie nie ma z tym kontaktu, bo on już tym taki nie jest. Tak. Po prostu. Nie? Więc mój pomysł pod tytułem nagrywać, to był po prostu, wiesz, pomysł od czapy, bo bo to tak naprawdę wtedy miałam taki pomysł, żeby zaspokoić, że halo, halo, ale to działa. A potem się okazywało, że nawet jak człowiek miał w perspektywie, że przyszedł sobie, pogadał, i od razu mu przyszło do głowy, co ma zrobić, to nawet jeżeli tak widzi tę rzeczywistość, to na głębszym poziomie wie, czuje, że to konkretnie mu pomaga, bo gdyby tak nie było, to by nie wracał. To by nie przychodził z kolejnymi tematami. A potem jak zauważyłam, że tak naprawdę część ludzi przychodzi tylko po jedną rzecz, żeby sobie uzdrowić w życiu, już mają luz i tylko po to przyszli, a część ludzi jak przychodzi po głębszą zmianę, to bez względu na to, jak to sobie tłumaczy, przychodzi, żeby ta zmiana była coraz większa, coraz głębsza, żeby być coraz bliżej tej swojej zdrowej pełni. I jak sobie wyliczyłam element pod tytułem, że generalnie trzeba, żeby to było zauważone, to już mam z tym luz. Okej. Okay. Hasło pasożyty. Na poziomie omnipotentnej komórki macierzystej. No. No tak. Więc coraz częściej, coraz szerzej wśród świadomych ludzi jest naturalne, że generalnie pasożyty są, ze względu na to, jak dużo parazytologii jest w programie nauczania lekarzy, tak? To one są. Funkcjonują.
od tysięcy lat były. I mają się dobrze. Mają się świetnie. Natomiast różnica polega na tym, że generalnie mogą być w każdej części ciała. Różnica polega na tym, że jeśli mówimy o pasożycie, który funkcjonuje wewnątrz omnipotentnej komórki macierzystej, czyli to mogą być bakterie, znaczy z perspektywy medyka, lekarza, bakteria czy wirus nie jest pasożytem, czyli to tam musi być jakiś obleniec, tasiemiec czy coś takiego. Natomiast z perspektywy, jeżeli weźmiemy, wiesz, inny zoom i naszym środowiskiem będzie omnipotentna komórka macierzysta, to to, co na niej pasożytuje, co jest wewnątrz, no to są bakterie, to są wirusy, to są ameby, tak? Ja jeszcze do tej kategorii zaliczam białka prionowe, choć one biologicznie pasożytami nie są, ale mają taką specyfikę jakby interakcji w komórce, że dużo psują. W związku z tym jeszcze do tej specyfiki zaliczam białka prionowe. Minus tego jest taki, że nie tylko, że one tam są i żrą i bardzo często mają się świetnie, ale oprócz tego, że wiesz, zaśmiecają, że podgryzają, to dodatkowo, ponieważ tam jest ta struktura, która kotwiczy naszą świadomość, to mogą bezpośrednio z nią, jakby wchodzić z nią w interakcję. I minus tego procesu jest taki, że tak długo jak omnipotentna komórka macierzysta konkretnego człowieka nie rozpoznaje, że to coś jest obce, że to jest pasożyt, to ten pasożyt tam jest. Bardzo często jest traktowany jak część siebie. Więc jeśli takie nasze kryształki świadomości, które mają bardzo specyficzną, nawet nie funkcję, ale charakterystykę, czyli one jakby działają poza czasem, z perspektywy tej świadomości w tym krysztale czas nie istnieje, ale też nie istnieje przestrzeń, czyli mogą być wszędzie. Mogą się zlać na przykład ze świadomością takiego pasożyta. To wtedy coraz mniej człowieka w człowieku. Tak, i myśli, że on tym jest. Tak. I teraz część ludzi robi to mniej lub bardziej świadomie, czyli bywają takie sytuacje, my tego pasożyta nazywamy Borgiem, chociaż to nie jest sformułowanie, które jakby wyszło spod skrzydeł Life Flow, tylko wyszło jeszcze wcześniej. I teraz on jest bardzo, bardzo powszechny wśród ludzi i ma między innymi taką specyfikę, że no ma świadomość zbiorową. W związku z tym traktuje ludzi jako, wiesz, jako mrowisko, nie? Tą swoją kolonię. I sobie nimi rozgrywa na bazie tematów czy programów, które ludzie w środku mają w sobie zapisane w tej omnipotentnej komórce macierzystej i na bazie tego, że on tam jest. I teraz jeden z takich mechanizmów, które w ezoteryce jest szeroko znane, to jest sznurowanie. Takie energetyczne sznurowanie pomiędzy ludźmi. Czyli te mici Aka. Może, nie wiem. I okazuje się, że to jest działanie Borga, że na poziomie omnipotentnej komórki macierzystej człowiek po prostu szczytuje komunikację między jednym a drugim, bo to jest fala. Komunikacja pomiędzy nimi jest falą. Teraz człowiek ma kinestetyczne odczucie, że to jest on, bo to się dzieje wewnątrz jego omnipotentnej komórki macierzystej, więc to jest on. I jest coś, co jest energią, co łączy tego człowieka z innym człowiekiem. Tak. Ale to coś, co łączy, jest tak naprawdę komunikacją jednego Borga z drugim Borgiem. Albo wręcz tego samego, który sobie zarządza ludźmi. A ponieważ taki Borg ma agendę taką, że on się rozmnaża i jakby kolonizuje następny teren, patrz, kolejnych ludzi, poprzez krew, albo poprzez takie działania płciowe, tak? Kontakty seksualne. W związku z tym schemat działania, taki scenariusz, który Borg chce zrealizować, to, żeby albo ludzie sobie dali w gębę i żeby się polała krew, albo żeby poszli ze sobą do łóżka. I efekt jest taki, że jak człowiek się utożsamia, jakiego świadomość się tam, wiesz, zleje ze świadomością Borga, to nagle się okazuje, że on taki zaczyna być, nie? Że ma element, może być i nawet skuteczniejszy w życiu, ale po trupach do celu.
ale element pod tytułem ilu ludzi po drodze, wiesz, pochowa jest mało istotny. Tak? Czyli to jest taki pasożyt zbiorowy, globalny. Tak? On jest globalny. Co więcej, jest tak, że jakby część takich animozji, okej. Tak długo, jak mamy do czynienia z ludźmi, którzy są zasiedleni tym Borgiem, tym pasożytem, tak długo większość badań z gatunku psychologii społecznej jest prawdą. Tak. Tak długo te wszystkie animozje grupowe są prawdą. Tak. Ale jeśli weźmiesz człowieka, który się już skutecznie Borga pozbył, autonomiczny jest, niezależny, to większość tych mechanizmów grupowych w ogóle się go nie ma. To jest nie jego rzeczywistość. On wciąż funkcjonuje wśród ludzi, ale jego relacje z ludźmi są zdrowsze. Ja to na przykład, wiesz, obserwowałam u swoich chłopców. Jak ja im... Oni byli bardzo młodzi, jak ja im... Znaczy, jeden miał, nie wiem, rok z kawałkiem, drugi dwa i trochę. Kiedy ja u nich się Borga pozbyłam. I efekt, więc oni tak naprawdę od długiego, długiego czasu funkcjonują bez. Więc strategie, które sobie budują w kontakcie z rówieśnikami, są bezborgowe. Ale z perspektywy dorosłych, którzy Borga mają, to jest niepokojące. Ja miałam do tej pory, wiesz, 3 rozmowy z dorosłymi, z nauczycielami, którzy w obawie, w trosce, w realnej trosce, bo to nie było, wiesz, to nie była żadna nagonka, to była rzeczywista troska. Zaprosili mnie na rozmowę, mówiąc, że się obawiają, że oni są poza grupą. I ja na początku nie rozumiałam, bo jak ich zapytać, to oni się świetnie w tej grupie mają. Mają tam kolegów, mają relacje, mają ulubione zabawy. Więc ja nie rozumiałam, z czego ta troska, wiesz, konkretnej nauczycielki czy konkretnego dorosłego wynika, aż zobaczyłam taką sytuację. Zapisałam ich na capoeirę, bo bardzo chcieli. No i akurat jak zapisałam na capoeirę, to był taki moment, że grupa na capoeirze się tworzyła od początku, czyli to były dzieci z różnych szkół, z różnych środowisk. Po prostu była, wiesz, włożone w jedną sytuację capoeirową i ta grupa miała się zawiązać. I teraz okazuje się, że wiesz, ta grupa przeszła normalny, patrz, zwyczajowy, powszechny proces integracji. Tak, i rozwoju grupy, tak? I tych elementów, tych etapów rozwoju grupy. I teraz w momencie, kiedy tam jest taki etap, że ludzie, wiesz, się testują, patrzą komu gdzie można odcisk nadepnąć, komu można wbić szpilę, z kim można jak pograć, z kim jak manipulować, to moi chłopcy byli zupełnie z boku, tak jakby grupa ich nie zauważała. Oni wciąż normalnie z nimi rozmawiali, z pozostałymi uczestnikami. Są niewidoczni dla Borga. Są niewidoczni w tym obszarze, tak? Czyli na początku, jak się przedstawiali, jak w ogóle, wiesz, ten pierwszy element takiego obwąchiwania, całkowicie byli w tym procesie. Potem, jak się zaczęły te wszystkie machlojki, żeby sprawdzić co, gdzie, kto, na ile sobie można pozwolić, to tak jakby pozostałe osoby z grupy w ogóle ich nie widziały. Oni się mieli z tym świetnie. Grupa tam sobie coś mieliła ze sobą i potem jak ten moment się skończył, jak już tam sobie, wiesz, było wiadomo, że z Jankiem to można to, a z Basią to tamto, to oni nagle ciach, wskoczyli w ten rytm i znowu już byli. I dopiero jak zauważyłam tą specyfikę, to dopiero zrozumiałam, o co tym dorosłym chodziło. Że oni nie znają innej rzeczywistości. Że z perspektywy człowieka, który miał tylko takie doświadczenia, to jest norma. I to jest tak długo norma, jak ten człowiek ma Borga i jak pozostałe osoby w jego otoczeniu Borga mają. Wiesz co, to co mówisz, to jest podobne, tak, jest taka nauka DIR, rosyjska nauka, dalszy energoinformacyjny rozwój. I tam jest opis tych wszystkich potoków energetycznych i jest coś takiego jak... To chyba wahadło się nazywa. Nie, egregor. Nazwijmy to egregor. Egregor jakiejś firmy, egregor rodziny, egregor w ogóle człowieka samego w sobie, egregor narodu i tak dalej. Jeżeli ktoś jest mocno wkręcony w egregor danej firmy, to ten egregor żywi się pracą tego człowieka, wiernością tego człowieka, wszystkiemu temu, co daje, ale od siebie daje, powiedzmy, uznanie czy inne rzeczy. Jeżeli człowiek jest nieposłuszny, no to dostaje w dupę. I tam jest pokazane w tej książce o DIR taka przykład takiej kobiety, która została przez tego nauczyciela
oczyszczona z tego egregora, odcięta i firmiennik jej nie zauważał. Była niezależna. Zupełnie inaczej wszystko się odbywało. I to jest podobnie, to sytuacje podobne, jak ty mówisz teraz. Wiesz co, ja się... Znaczy, nie znam tego przypadku, ale tak, z perspektywy tego, co ja znam, czego doświadczam w pracy z ludźmi, uważam, że to jest bardzo trafny przykład. Do tego stopnia, że ja przez długi czas pracowałam w biznesie i w związku z tym mam jedną taką sytuację, od której zdecydowałam, że zanim jakby zgodzę się, żeby ktoś przeszedł wewnętrzną wolność, taki proces, który zupełnie uwalnia od Borga we współpracy, w kontakcie ze mną, to on się tam najpierw zapisuje na taką listę wysyłkową i dostaje automatyczne maile. Ja w tych mailach mu opisuję, co konkretnie się zdarzy i czego on się pozbywa. Tak. Dlaczego? Dlatego, że miałam jedną taką sytuację, że pracowałam z menadżerem bardzo wysoko postawionym w hierarchii firmy. I on sobie odkrył, jak... bo miał taki element, taką... Takie to, co mu przeszkadzało, że zauważał, że jak jest w kontakcie, wiesz, jak jest duże gremium i on prezentuje i chce być skuteczny i chce przeforsować jakiś pomysł, to zauważał, że niektórym łatwiej, z niektórymi łatwiej mu to przeforsować, a niektórym, i nie rozumieją zupełnie tego mechanizmu, jest tak, że on coś proponuje i jest tak jakby, wiesz, od razu się wycofywał. Nie wystarczy, że ten ktoś na niego spojrzał i on robił... No więc jak już sobie to zauważył, to zaczęliśmy sprawdzać, co się dzieje. No i się okazało, że jak sobie, wiesz, przytoczył konkretną sytuację takiego gremium i spotkania, i tam zrobił stop klatkę, tak jakby, wiesz, zdjęcie, nie że mu się film toczył, tylko w takim zdjęciu, to zauważył, że w momencie, kiedy on się tak wycofuje, to tak naprawdę on reaguje na treść, która idzie po tak zwanym sznurze energetycznym, czyli tak naprawdę w kontakcie jednego Borga do drugiego, i tam szedł konkretny komunikat: zajmujesz mi miejsce, spadaj. I on na taki komunikat robił, chociaż nawet nie wiedział, bo on świadomie go nie odebrał. On po prostu się, wiesz, przeszedł w tak zwanym polu i człowiek się wycofał. I jak zobaczył, że on na takim wysokim stanowisku w ogóle reaguje na zajmujesz mi miejsce, spadaj, to mówi, nie, 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 to trzeba się tego pozbyć. Ja mówię, no okej, okay, są różne sposoby, można po prostu, wiesz, ściągnąć sznury z tymi konkretnymi osobami i wtedy już na te osoby nie zareagujesz, no ale i tak się będziesz sznurować z innymi. No to nie, 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 to, a jest taki proces, żeby to wszystko? I mówię, jest. To robimy. Ja wtedy, okej, no to jak robimy, to robimy. Nie zadbałam, nie pomyślałam o tym, żeby, bo to, wiesz, była pierwsza moja taka sytuacja, która się skończyła tym, co, o czym zaraz opowiem. Więc nie zadbałam i nie pomyślałam o tym, żeby go, wiesz, uprzedzić o wszystkich potencjalnych skutkach. No i okazało się, że jak on sobie zupełnie wyrzucił tego Borga, no to miał tak, że generalnie nie reagował na sznury, więc był mniej reaktywny. To nie było tak, że, wiesz, ktoś tam naciśnie na guzik pilota i on podniesie rękę, tak trywialnie rzecz ujmując. Ale okazała się też inna rzecz, a mianowicie, że większość jego strategii, których do tej pory używał, żeby sobie ustawiać ludzi tak, jak chciał, zupełnie nie działa. Bo to były borgowskie... Bo to były borgowe strategie, bo to były, wiesz, manipulacje, bo to były wymuszania, bo to było stawianie ludzi pod ścianą, bo to były konkretne, wiesz, rytuały, czy procesy, czy systemy, które on wprowadzał po to, żeby mieć kontrolę. Mhm. I ponieważ on już Borga nie miał, więc większość z tych strategii przestała działać. I on 2 tygodnie potem, jak już rozpoznał, że generalnie, bo na początku był po prostu, wiesz, wygłupiony, co się stało, ale jak już potem się obeznał z tym i rozpoznał, to przyszedł do mnie z awanturą, że generalnie on chce to z powrotem. Tak jak było. A to se już nawrati. Nie można się Borgiem zakazić z powrotem? Wiesz co, generalnie ludzie mają go dookoła, oczywiście, że tak, więc człowiek, który ma wewnętrzną wolność, jest z nim w kontakcie. Ale jego komórka macierzysta po tym procesie rozpoznaje go jako zewnętrzne, jako pasożyt. W związku z tym nawet jak człowiek się zaraża, to on w ogóle nie ma dostępu do komórki macierzystej, bo ona mówi, halo, ty nie należysz, spieprzaj. No i co ja mogłam wtedy zrobić? No po prostu rozłożyłam ręce, no i to są już nawraty, no i co? Więc ponieważ miałam taką, wiesz, szumną reklamację, więc teraz najpierw ludzie przechodzą taki proces, że się obczytują, a przynajmniej ja mam nadzieję, że się obczytują, żeby wiedzieć, czego tak naprawdę się pozbywają. Bo część ludzi z tym konkretnym pasożytem się celowo
ich świadomość się celowo fuzjuje ze świadomością tego pasożyta, bo na przykład mogą mieć w takim środowisku, jak w tamtej firmie, mogą mieć zdecydowanie lepsze wyniki. A to wszystko chodzi o wyniki. A to chodzi o wyniki, wiesz, od czasem o władzę tam chodzi, nie? Czasem o posłuch. Kolejny pasożyt umysłowy, władza. Tak, i takich jest więcej. Generalnie, albo nie wiem, z perspektywy takiej niepozornej bakterii, tak? Ona sobie może żyć w tej omnipotentnej komórce macierzystej. I teraz to, co jest istotne, to to, że gdyby komórka i nasza świadomość w tejże komórce rozpoznawała ją jaką obcą, to tak samo jak w przypadku, o którym opowiedziałam chwilę temu, po prostu by się jej pozbyła. Od razu. Tak. Natomiast większość ludzi z perspektywy ich świadomości, która jest ta matryca tejże świadomości, materia, w której świadomość się kotwiczy, jest w omnipotentnej komórce macierzystej, nie rozpoznaje konkretnej bakterii jako obcej, zazwyczaj z dwóch powodów. Albo dlatego, że mama miała, tata miał, babcia miała, dziadek miał. Czyli tradycja rodzinna musi być. Tradycja rodzinna musi być, czyli... Więc nie mogę się wyłamywać, bo to świadczy o tym, że zginę. Tak, tak. Poza tym, już od momentu, kiedy... Od pierwszego momentu, kiedy te zaczątki biologicznej struktury, która potem kotwiczy naszą świadomość, zaczynały istnieć, to zaczynały istnieć w środowisku, w którym to coś było, ta bakteria była. No więc ona zawsze tam była. No skoro jest zawsze, to znaczy, że jest częścią tego systemu. No to jak? Więc jest swoja. A po drugie, bardzo często i drugi główny powód, dla którego ta bakteria ma tam możliwość i dostęp, jest taki, że te bakterie też głupie nie są. Mają swój ewolucyjny mechanizm do tego, żeby przetrwać. Teraz okazuje się, że z perspektywy, wiesz, pojedynczej komórki, pojedynczego jednokomórkowego organizmu, główny zmysł to jest zmysł rozpoznawania pola. Tak. I ta bakteria sobie testuje. Znaczy ona może kreować różnego rodzaju pole, może je kodować i odtwarzać. Dlatego, że w zależności od tego jakby przeskok ładunków elektrycznych pomiędzy zewnętrznym a wnętrzem błony komórkowej powoduje jakieś konkretne pole. Emocja jest polem. Tak, jest falą. Myśl jest falą. Generuje pole. Teraz taka bakteria. Jak jest w danym polu, to może go skopiować i zapisać, odtwarzać i testować. Czy jak ja na przykład odegram, wiesz, kota ze Shreka, nie? Żyję taka biedna. To czy ten ktoś ma program pod tytułem Zlituj się nade mną? Jeśli ma, no to jak ja będę odgrywać tylko biedna, no to ja tu zostanę. Tak? I sobie tak testuję. I może, i teraz efekt pod tytułem, ja nie widzę aury. Nie tak jak większość ludzi, którzy widzą aurę, ją widzi. Moja percepcja jest raczej do środka i w obszarze komórki. Ale okazuje się, że na przykład, bo myśmy to kiedyś zbadali i porównali. Okazuje się, że to jak ludzie percepują aurę i na przykład widzą w aurze zaciemnienia, kawałki zła, dziury czy tego typu rzeczy. Jak porównywaliśmy, co widzi osoba, która ma taką percepcję, a co widzi osoba, która ma percepcję wewnątrz omnipotentnej komórki macierzystej, to okazuje się, że to, co w tej aurze było na przykład, wiesz, jakąś emocją promieniującą na zewnątrz, to tak naprawdę było zapisem tej konkretnej bakterii. I teraz efekt jest taki, że to nie jest człowiek, on nawet nie musi się swoją świadomością z tą bakterią jakoś, wiesz, fuzjować, tak? Nie musi się przytulać w ogóle. Ale w sobie to niesie. On może być czysty. To nie musi być jego program. Ale ludzie na zewnątrz odbierają nie tylko to, co on niesie, ale też to, czym promieniuje ta konkretna bakteria. Typu na przykład zlituj się nade mną, ja taki Shrek, że kot ze Shreka, tak? No i teraz, jeżeli ktoś odbiera u tego Kowalskiego, Malinowskiego, czy jakkolwiek mu tam, element pod tytułem z tym ofiarą pomóż, to jeśli on ma program kata, to efekt będzie zupełnie odwrotny. Więc czasem element pod tytułem, że wiesz, rzeczywistość jest naszym lustrem, to ona nie musi być naszym lustrem. Ona nie musi być lustrem tego, czym ja jestem, co ja w sobie
jakby, no tak, czym ja jestem, co ja mam w swojej świadomości. Ona może być lustrem dla tego, co ja w sobie noszę, a nie jest mną. Tak, dokładnie. Bo to jest też to samo pole energetyczne, w związku z tym mamy rezonans na zewnątrz. Dokładnie. I rzeczywistość na zewnątrz. I teraz tak, ludzie nie wiedząc o tym fenomenie, nie wiedząc, że tak się to przekłada, mogą pracować i mogą nawet pracować na głębokim poziomie ze sobą. Z tym, co utożsamiają za ja, za swoje. Ale tak długo, jak nie wiedzą, że jest tam jeszcze taki pasożyt, który tam przyjął, że ma swoje prawa być, a nasza świadomość go nie rozpoznaje jako zewnętrzne, jako obce, jako pasożytnicze i pozwala mu tam być, to ja mogę po prostu, wiesz, 30 lat spędzić nad tym, żeby się transformować, a to coś kurna ma zapisane takie coś w sobie i moje zewnętrzne się nie zmieni się w jakimś stopniu, ale nie w takim, jakbym chciała. Nie? W związku z tym, tak pracując w obszarze omnipotentnej komórki macierzystej, pracujemy i z tym, co jest podświadome, i z naszą świadomością, i z nadświadomością, ale też pracujemy z tymi pasożytami, żeby się pozbyć z nich programów i żeby się ich pozbyć. Tak. Dobrze. To z jakimi, może tak, jakie kategorie ludzi, o jakich cechach trafiają do Ciebie? Zazwyczaj dwie. Znaczy, jeśli w ogóle ludzi można podzielić na kategorie. Ale ze mną najczęściej pracują ludzie, którzy bardzo chcą swojej zmiany. I to jest chyba główny element. To nie jest metoda, która... Jeśli ktoś chce zmiany, ale nie chce, żeby się zmieniło, to nie jest metoda dla niego. To jest tak, że nawet po pojedynczej sesji człowiek jak zaczyna i ma jakiś program, i ma jakieś przekonania i emocje z tym związane, to po sesji już ich nie ma. W związku z tym on już tym nie jest. Dlatego przychodzą do mnie ludzie, którzy są gotowi na zmianę i są gotowi na głęboką zmianę. Bardzo często są ludzie, którzy już dokonali do tego momentu wiele innych kroków, które ich doprowadziły do tego, że w ogóle są na taką zmianę gotowi. To jest jedna rzecz. I w tej kategorii to też zazwyczaj są ludzie, którzy tej zmiany chcą dla siebie, ale chcą też tej zmiany po to, żeby zacząć od siebie i żeby ona promieniowała na zewnątrz. Lub to są ludzie, którzy pracują też z innymi ludźmi i im pomagają, i doszli do ściany i widzą, że część narzędzi, które mają, jest na coś, inne są na coś, ale widzą, że jest coś więcej i na to narzędzi nie mają. I wtedy do mnie przychodzą. To jest jeden taki spory, duży obszar ludzi. Drugi obszar jest, to są osoby, które są już naprawdę w podbramkowej sytuacji. I to już jest tak, że z ich perspektywy sięgnęli życiowego dna. I albo to, albo już nic innego, bo już wszystkie inne, albo dużo innych rzeczy spróbowali. Więc jakbym miała popatrzeć na to, co tych ludzi łączy, to na pewno jest mniejsza lub większa gotowość, czasem wymuszona, a czasem po prostu uwewnętrzniona gotowość na to, że ich chcę zmiany i wiem, że się będzie zmieniać i jestem gotowa na konsekwencje tej zmiany. Bo jeśli... Aha, to takie ostrzeżenie. Jeśli człowiek chce, żeby było zawsze miło, to nie zawsze będzie. W takim znaczeniu, że człowiek dostaje zmianę, czyli na przykład chciał się pozbyć programu jakiegoś tam X, tak? Że jestem ofiarą na przykład. I się pozbywa tego skutecznie. Ale może się okazać, że efekt w życiu jest inny niż on zakładał, że będzie. Na przykład jaki? Okej, podam konkret. Taki konkret na minus, bo to najbardziej pokazuje, jak mocno oczekiwania człowieka się rozminęły. Są konkrety też na plus, ale zacznę od minus, bo to bardziej pokaże ten efekt, gdzie oczekiwania, a gdzie rzeczywistość. Okej, pracowałam z człowiekiem, który... W ogóle strasznie inteligentny facet. Także, wiesz, wygrywał od takiego knypka, wygrywał konkursy szachowe z ludźmi, którzy byli od niego dużo, dużo, dużo starsi. Biegał maratony, więc generalnie miał tak wysoko poprzeczkę ustawioną dla siebie i bez względu na to, jak mocno ją podwyższał, to zawsze ją przeskakiwał i szukał wyżej.
I był wymagający w stosunku do siebie, ale też był wymagający w związku z tym w stosunku do innych. Tylko element, teraz tak, jak go zapytasz, znaczy teraz już ma inaczej, ale jak go wtedy zapytałeś, czy on jest w ogóle gotowy kiedykolwiek pochwalić człowieka za to, co on zrobił, to on mówi, że oczywiście, że tak. Ale jak zapytasz go kiedy, to jego kryterium było takie, kiedy przerasta moje oczekiwania. Teraz, ponieważ jego poprzeczka w stosunku do ludzi, z którymi wiesz, na co dzień miał do czynienia, jest kosmiczna. Jest w ogóle nie do zauważenia nawet, gdzie się to kończy. A on ma oczekiwanie, że jak ktoś przerośnie jego oczekiwania, to on zasługuje na pochwałę i na nagrodę. To efekt był taki, że zespoły, z którymi pracował, mimo tego, że jest świetnym specjalistą, że potrafił dla firmy, z którą pracował, potrafił po prostu wiesz, góry przenosić, to efekt był taki, że ludzie nie chcieli z nim pracować. On był bardzo cenny dla firmy, ale jednocześnie zespoły, nie? Że absolutnie nie z nim. W związku z tym firma i on się zdecydowali na taki proces. I efekt, on sobie założył, że okej, przyjął ten feedback, rzeczywiście jest tak, że dla ludzi może być trudno do tej poprzeczki. Więc jego element był taki, żeby, dobra, nauczyć się tych ludzi chwalić. Żeby w ogóle zrobić dla siebie taką przestrzeń. No i teraz sprawdzamy, jaką on ma blokadę. Dlaczego on tego nie robi? I oprócz takich programów i takich traum, które miał w sobie, że wiesz, trzeba być twardym, a nie miękkim, tak? Że życie jest trudne, że trzeba walczyć i w związku z tym ta poprzeczka coraz wyżej, że trzeba cały czas działać, to miał też takie elementy związane z tym, że jak człowiek będzie lepszy ode mnie, to mnie wywalą. To ja nie będę potrzebny. Nie można być numerem dwa. No nie można być numerem dwa. Wiesz, całe jego życie było numerem jeden. Niemalże w każdym obszarze, którego się, wiesz, dotknął. Więc on miał mocno w sobie wpisane, miał taką asocjację, wiesz, wręcz z poziomu ciała, że jego przetrwanie, że jego dobrobyt zależy od tego, że on jest numerem jeden. Ale jak zacznie kogoś innego chwalić, ten ktoś będzie numerem jeden, no to co się z nim zdarzy? I to sobie uświadomił. I teraz efekt jest taki, że on sobie to uzdrawia, to wszystko i zaczyna rzeczywiście widzieć, że ten się postarał, tamten zasługuje na to, żeby go docenić, ten zrobił coś z własnej inicjatywy, no nie tak jak on by zrobił oczywiście, ale jednak z własnej inicjatywy. Zaczął zauważać takie rzeczy. I to był krok w takim kierunku, który on chciał. Nawet się z tego ucieszył. Trwało to 2 tygodnie. A w 3 tygodniu zaczęło się coś, że zrobił coś, czego zaczął robić coś, czego nigdy wcześniej nie robił. A mianowicie w ogóle zrobił sobie taką, wiesz, siatkę szpiegowską w zespołach, nie? Kto na kogo, kto mu jakie informacje przynosi, żeby o wszystkim wszystko wiedzieć. W związku z tym to tym bardziej położyło atmosferę, jak wcześniej ludzie się jeszcze nawet nie zaczęli przyzwyczajać do tej jego zmiany pozytywnej, więc wciąż pamiętali jego tamtego, który był i jeszcze się na to nałożyło to, no to już po prostu, wiesz, tam się podziała gehenna. No więc pracujemy dalej, sprawdzamy, jak to się zdarzyło w ogóle, co nim powodowało, że on w ogóle wpadł na taki pomysł. Pierwszy raz w życiu, nigdy wcześniej tego nie miał. I okazuje się, że oprócz tych traum i tych programów, które o sobie wiedział i znalazł wcześniej i uzdrowił, to miał takie, o których nie wiedział. I które były, no były dla niego trudniejsze do skonfrontowania się i były przykryte tamtymi, niby łatwiejszymi. A te dla niego trudniejsze były związane z tym, że ludzie go oszukują, ludzie go wykorzystują. On jest mały i słaby, w związku z tym można go wykorzystać. I wtedy się przy tej układance on sobie uświadomił jedną ważną rzecz, a mianowicie, ponieważ to miał w sobie zapisane, z takim zapisem na światu przyszedł, w związku z tym całe jego życie od początku było udowadnianiem, że nie jest mały i słaby, że jest numerem jeden po to właśnie, żeby nie być wykorzystanym. I tak długo, jak miał te wcześniejsze traumy, które przysłaniały ten obszar, tak długo on się w ogóle z tym nie wychylał. Nie wychodziło, że jest mały i słaby. No bo nie mogło, on zawsze był najlepszy. Tak. Nikt inny nie mógł być, no więc...
to była nieprawda, więc nie mogło to wyjść na wierzch. Nie mogło to wyjść na wierzch, on się nie mógł z tym skonfrontować. A potem jak już zaczął innych doceniać i zaczął się konfrontować z tym, że kurczę, nie w każdym obszarze musi być najlepszy, albo jest zagrożenie, że może nie być, i wtedy zaczęło mu się odzywać, że jest mały i słaby i że inni go zaczną wykorzystywać, to wprowadził pierwszą strategię, jaką mu przyszła na myśl. Więc efekt był drastycznie inny od oczekiwanego, bo on sobie założył, że efekt będzie taki, że jak on zacznie chwalić zespół, jak on się w ogóle da sobie na to gotowość, to oni go pokochają. Ale nie wiedział tej jeszcze, tego kawałka o sobie. Tak? Więc może być tak, co pokazuje, że ten element pod tytułem jak się przywiązujesz do jakiegoś efektu i sobie wymyślisz z poziomu traum, które człowiek nosi, wymyśli sobie, że efekt będzie jakiś, to on może taki być, ale wcale nie musi. Dobrze, a jaki efekt końcowy był tej bajki? Wiesz co, efekt końcowy był taki, że jak on sobie, wiesz, znalazł jeszcze parę innych rzeczy, które mu mocno wpływały na interakcję z zespołem, w ogóle zrobił taki... Z perspektywy czasu okazało się, że mądry krok, czyli że on się tam na 3-4 tygodnie wycofał w ogóle. Wziął zaległy urlop, parę innych rzeczy i sobie przeznaczył ten czas na taką intensywną pracę ze sobą. Myśmy po prostu, wiesz, wzięli kawałek po kawałku, co on tam ma, jak to ściągnie, to uzdrawia, to co innego wypływa. Plus jeszcze mu było potrzebne 2 stany szczytowe. I jeszcze jedna taka umiejętność, która mu, wiesz, cofała takie tendencje do zła, takiego zespołowego. I efekt był taki, że on sam z siebie po tym oczyszczeniu i po tej transformacji wymyślił taki proces dla siebie i dla zespołu. I się po prostu po tych 4 tygodniach, czy tam 3, już nie pamiętam dokładnie, z zespołem spotkał i powiedział, wiesz, wyłożył kawę na ławę. Nie? Powiedział, że miał taki proces, że to było jego, że to było po jego stronie, że on sobie w trakcie tego procesu parę rzeczy uświadomił. Nazwał to, co sobie uświadomił, z konkretnymi przykładami, co przez to przeżywali ci ludzie i że on to zauważył, że rozumie. Że z perspektywy czasu przeprasza. Że no, nawet nie był świadomy, że to może takie mieć konsekwencje, na pewno nie było to jego intencją. I że cały czas jest w procesie. I że nie wie, jak będzie, bo kiedyś już myślał, że miało być dobrze, a się podziało, jak się podziało. I zaprosił tych ludzi, co też wymagało od niego wcześniejszego przepracowania tego elementu krytyki. Że wiesz, jak on miał, że musi być najlepszy, to efekt pod tytułem przyjąć zwrot od kogoś na twarz i że nie jest najlepszy i że coś tam nie pasuje w tym czy w tym obszarze, było wyjściowo bardzo trudne. Ale jak sobie to też to uzdrowił, to zaprosił wręcz swoich ludzi do tego, że powiedział im wprost, że jest w procesie zmiany, że nie wie jak będzie, że mają już jedno takie wspólne doświadczenie, że miało być dobrze, a wyszło jak wyszło. I że w związku z tym testowo zaprasza ich do takiej polityki otwartych drzwi, że rozumie, że mogą mieć nie mieć do niego zaufania, więc może zaproponują inny sposób. Może to może być ktoś, nie wiem, z HR-ów, może być ktokolwiek, ale żeby mu dawali znać. Albo żeby był taki zewnętrzny bufor, jak tam sobie wybiorą. I oni mieli takie, wiesz, mniej lub bardziej takie dyskusje, to trochę potrwało, co z tym fantem zrobić, na co mają gotowość, na co nie. Ale już sam fakt, że on w ogóle z tym do zespołu wyszedł, to większości ludziom tam po prostu szczeny poopadały, bo to nie jest taki człowiek, którego znali. To tak. W ogóle, wiesz, jakby ktoś podmiankę przez te 4 tygodnie zrobił, nie? Ciało to samo, tylko środek inny. Dokładnie, nie? I co więcej, to, że... Bo on mówi, że to, co on powiedział, to też takie... No było też specyficzne dla tej sytuacji. Czyli to, że on był nie po jednym treningu i szkoleniu menedżerskim. I on wiedział, co trzeba powiedzieć. I on nawet kiedyś takie rzeczy mówił. Tylko do tamtego momentu to nigdy nie zadziałało. Bo to było wyuczone. Bo to było wyuczone, a natomiast jego wnętrze było jakieś. Było inne niż to, co się z niego, wiesz, w obszarze słów wylewało. Więc ludzie wiedzieli, że to jest niespójne i reagowali, jak reagowali. A tym razem mieli taki przełom, że wiesz, oni zauważyli, bez względu na to, co tak naprawdę, to oni zauważyli rzeczywistą, wiesz, podmiankę, nie? Że ciało to samo, ale człowiek jest inny. Trochę im to zajęło, bo to nie był taki proces, że wiesz, od razu. To się tam kształtowało przez następne parę miesięcy, ale pracują ze sobą dobrze, tak? Pracują tak, że wypracowali sobie taki system, który im wszystkim odpowiada. No i on już przestał mieć takie, wiesz, zwroty w firmie, że firma wciąż go docenia i zespół go docenia, tak? Mniej lub bardziej, ale jednak.
No dobrze, to wszystko w tym temacie, także zapraszamy Państwa do następnych nagrań i na dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.